Na jednym ze swoich kanałów mam taką serię, która nazywa się KBL, która stwierdza, że kiedyś było lepiej. I ona ogólnie tyczy się tego, że kiedyś w klockach, w zestawach, w pomysłach na serię było lepiej. Tak, powiem wam szczerze, że moja prywatna opinia odnośnie samochodów jest podobna. Kiedyś było lepiej. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Fani Kobi, fani Youngtimerów znajdą w dzisiejszym odcinku coś dla siebie. Polski Fiat 125P jest to auto, które ja jeszcze w mojej pamięci mam i na żywo takim jeździłem w dzieciństwie. Także jest to tym bardziej bliskie memu sercu. Bliskie memu sercu jest też fan, który mi to wręczył, który chciał pozostać anonimowy na urodziny mojego, piąte urodziny mojego bazowego właśnie kanału, o którym po raz kolejny tu wspominam, do którego was odsyłam, jeżeli jeszcze tam nie byliście. Wręczył mi go, chciał postać anonimowy, a prezent wręczył piękny. No proszę, tacy fani to naprawdę złoto. Youngtimer, mamy tutaj, widzicie, daty, 73, to spójrzcie, to nawet jak ja już nim jeździłem, to on już był starusieńki. No, naprawdę, mógł maksymalnie osiągnąć 140 moim aktualnym autem, który ma 6-7 lat, bo bałbym się jechać 140, może nie bał, ale jeżdżę 140, no to już taki powoli zaczyna się, wiecie, lekki już strach, a tutaj proszę, nawet to mogło tyle wyciągnąć, prawie tona to była waga, 5 siedzeń, fajne są te dane. Moi drodzy, nie jest to moje pierwsze spotkanie z Youngtimerami, na dzień chłopaka dostałem od mojej narzeczonej też zestaw, bardzo fajny z przyczepą, jeżeli też go nie widzieliście, to zapraszam, a dziś przyglądamy się temu oto kobikowi, a dokładniej no to Fiatowi. Proszę bardzo, jak wygląda, jak otworzymy sobie opakowanie? Dość dużo jakby pomarańczowych klocków, ale to nie dziwi, bo no bo wszak pojazd jest pomarańczowy. Chociaż przyznam wam się szczerze, sądząc po opakowaniu, myślałem, że to będzie ciut inny odcień, więc jak dla mnie delikatny minusik, ale zobaczymy, jak to po złożeniu będzie wyglądało w stosunku do realności oczywiście. No jak to Kobi nawala nam tych woreczków, jakby ekologia co najmniej nie istniała, no bo wytłumaczcie mi, po co aż do takiego zestawu 5 woreczków. O ile na szyby jeszcze rozumiem i to akurat jest bardzo spoko zabieg, bo Lego na przykład tego nie robi, później wyciągamy szyby porysowane, więc akurat w przypadku Kobi jest to super zabieg. Tak tutaj serio, aż 5 woreczków. Kobi, Kobi, budzimy się, ekologia istnieje. Istnieje również opcja niemnięcia jakby instrukcji, ale tutaj niestety no nie użyto tej umiejętności, tutaj nie użyto, no będzie się to składało średnio, sami widzicie. No cóż zrobi, tutaj Kobi postąpiło jak rasowy Chińczyk, bym powiedział. Instrukcje to już wiemy z innych zestawów na moim kanale, że raczej są czytelne, raczej są ok, tutaj nie będzie z tym większych problemów. Ja was teraz proszę, byście dali mi chwilkę, ja sobie oczywiście zestaw złożę i zaraz wracam do was z recenzją gotowego Fiata. Jeżeli widzieliście moją poprzednią recenzję, to tutaj jakby dla was żadnego szoku nie ma, no bo ogólnie tutaj nie ma szoku. Zacząć muszę od jednak lekko gorzkiego akcentu. No mam wrażenie, że z każdym kobikiem jednocześnie coraz bardziej lubię te klocki, ale jednocześnie coraz bardziej mnie zaczynają frustrować. Zaczynają mnie frustrować przede wszystkim czymś takim, co ja nazywam, że są klockiem miękko-twardym. Mianowicie są klockiem twardym. Generalnie wiecie, to nawet w dotyku czuć, że to nie jest Lego. Buduje się to solidnie, trzyma się to naprawdę mocno, czasem wręcz ciężko jest rozdzielić. Natomiast na przykład tak, tu powinno być lusterko, przy czym jak zamontowałem je tutaj źle, chciałem je odmontować, chyciłem nie za klocek, tylko chyciłem za ten element tutaj, podnosząc do góry. Tu nie było szyby, tu nie było nic, moi drodzy, tak żeby nie było, że jestem jakiś, wiecie, tu nie było nic, on po prostu był goły, tylko źle przyklejony. Z drugiej strony chyciłem za to, by go oderwać, odeszło mi to, klocek nie odszedł, moi drodzy. Te klocki trzymają się tak twardo i tak solidnie, że naprawdę jak próbowałem kilka odkleić palcami, to dobrze, że robiłem to kilka dni temu, pewnie miałbym ślady do dzisiaj. Swoją drogą, może to temat na całkiem ciekawy challenge pod tytułem rozkładam zestaw Kobi gołymi rękami. Wow, trzeba być nie lada Herkulesem. Dobra, dość narzekania, przejdźmy do zalet zestawu. Bardzo fajny oczywiście jest ten tutaj akcent, który możemy sobie postawić na półce, no bo w większości przypadków ten zestaw jest po to. Chociaż, odróżnienie od mojego poprzedniego Trabanta, ten ma taką dużą zaletę, że spójrzcie, mamy tutaj fotele, bardzo mi się to podoba, ponieważ Trabant nawet nie próbował tworzyć nam iluzji, nie próbował nas okłamywać, że hej, tutaj może wejść hipek. Tutaj oczywiście ten hipek nam nie wejdzie, znaczy wejdzie, ale on się średnio będzie, w sensie no nie zamknie się tutaj dach, ale wiecie, sama już jakby nadzieja, sama iluzja no może być rozczarowująca, ale wiecie, wygląda po prostu porządnie z takimi fotelami, nieźli na przykład z tą tylnią kanapą, którą chociażby też tutaj zyskujemy, więc to mi się naprawdę podoba. Gdybyśmy natomiast zrobili z niego Cadillaca, wtedy nam figurka już wejdzie, a Cadillaca by the way swoją drogą z niego jeszcze
zrobię. We wnętrzu mamy kierownicę, deska rozdzielcza jest uboga, no ale wiecie, do tego chyba też już jesteśmy troszkę przyzwyczajeni. Niesamowicie wręcz podoba mi się, naprawdę niesamowicie, że dostajemy tutaj wszędzie nadruki. Nie ma ani jednej naklejki. No jest to mega fajny fakt. Wiecie, seria też jest trochę droższa niż nawet standardowe Kobiki, no ale jest to po prostu bardzo miły, uważam, akcent. Na pewno, tak jak mówiłem, nadruki mamy tu. Na pewno nadruk mamy też na froncie. Kolejna z takich mikro frustrujących rzeczy na przykład są te światełka, które są takie, wiecie, groszkami minimalnymi. Naprawdę to jest ile? 4 mm na 4 i naprawdę bardzo, ich było kilka zapasowych, ja już wszystkie pogubiłem. Niestety to mnie też boli, że na przykład taka niekobikowatość klocków, właściwie nieklockowość klocków, nieklockowość Kobi, o, może kiedyś to zrobię o tym odcinek. Wycieraczki również są nadrukowane, prezentuje się to spoko. Spójrzcie również, mam tutaj nadruk boczny, nie tylko od frontu, ale i z boku. Z tyłu również, tutaj przede wszystkim cały napis Fiat 125P, tu na dole P, no naprawdę jest tutaj ok. Z rzeczy bolących na pewno boli mnie troszkę, że tutaj to są, wiecie, po prostu klocki zwykłe, płaskie, tak zwane plejty, a nie zwykłe otwierane drzwi. To by było w ogóle dla mnie fenomen, a jednocześnie dla firmy Kobi mniejsza ilość klocków, którą musimy tutaj włożyć. To jest na pewno spoko, te zaślepki również na koła też są ok. I model naprawdę jest, wiecie, jak postawiłem go przy tamtym Trabancie, wygląda znacznie lepiej, znacznie bardziej imponująco. Te szyby jeszcze spójrzcie, aktualnie nadrukowane, z tyłu wszystko naprawdę ok. Wygląda dużo bardziej realistycznie niż tamten Trabant. W ogóle jest to do zasady większy, wiecie, on pewnie był większym autem, bo Trabanta nie widziałem nigdy na żywo, pewnie był większym autem. No niemniej po prostu wygląda dużo bardziej okazale, dużo bardziej lepiej. Jednocześnie nie ma też przyczepy, więc wiecie, jakby jego zastosowanie jest ciut inne. Tamtego Trabanta głównie kupowałem dla przyczepy, ten model głównie dostałem, więc ciężko mi się tutaj wypowiadać. Szkoda mi tego elementu, ale kto wie, może napiszemy do Kobi z gwarancją, żeby zobaczyć, jak się zachowają w takim momencie. Autko naprawdę wygląda super i ja czuję, że to nie jest mój koniec przygód z Youngtimerami. Po prostu one wyglądają naprawdę niesamowicie. Dodatkowo przypominają mi moje dzieciństwo. No, czego chcieć więcej? Na przykład można chcieć więcej waszej subskrypcji. Tego, żeby się nie łamały. Ale tak jak mówiłem, waszej subskrypcji zostawcie, więc jeżeli jeszcze tego nie robicie, czy nadróbcie inne Kobi, które na tym kanale już się pojawiły i pojawiać się jeszcze będą, więc ta subskrypcja wraz z dzwonkiem pomoże i wam ich nie przegapić. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Bye!